Program oglądasz dzięki Galerii Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Paulina Kuczera, witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Powiedz Paulinie. Moim gościem jest dzisiaj pan Piotr Barszczowski, artysta plastyk, projektant komunikacji wizualnej i wykładowca. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Panie Piotrze, mając ile lat, wiedział bądź czuł pan, że ta droga artystyczna, którą pan wybrał, to jest właśnie to, czym chce się pan zajmować w życiu? Dosyć wcześnie. Nie pamiętam dokładnie, ile miałem lat, ale prawdopodobnie 4-5 i Pamiętam ten moment, kiedy zachwyciłem się pracą Salwadora Dali w encyklopedii PWN, którą udało się rodzicom zakupić. Nie było tak łatwo w tamtych czasach. Ta encyklopedia miała takie strony specjalne, kolorowe. I na tych stronach kolorowych były takie przedstawiane rzeczy, które warto pokazać w kolorze, czyli była też historia sztuki. I między innymi tam była reprodukcja obrazu Salwadora Dali pod tytułem Płonąca żyrafa, która jeszcze dodatkowo miała namalowane szufladki wystające z nóg żyrafy. No i ta praca na mnie na dziecku zrobiła tak kolosalne wrażenie, że no miało to na pewno wielki wpływ na mnie pomyślałem wtedy że można rzeczy różne narysować namalować które w rzeczywistości nie istnieją można namalować swoją, swoje wyobrażenia fantazje no i to jest sedno przecież właśnie surrealizmu dlatego on tak do tej pory jest popularny drugi taki etap w moim życiu to była edukacja Solidna w szkole podstawowej, gdzie polonistka zabierała nas na lekcje teatralne do teatru imienia Ludwika Solskiego. Tylko, że mnie Choć byłem zainteresowany tym, co tam było przedstawiane i mówione, to mnie bardziej zainteresowały plakaty Mieczysława Górowskiego, które były przez wiele, wiele lat eksponowane we foyer teatru. A one, tak jak jest właśnie w polskiej szkole, plakatu charakterystyczne jest to, że posługuje się. Metaforą, a dokładnie zeugmą, o której teraz uczę swoich studentów, czyli takim połączeniem nierealnym. To tu również jest część surrealizmu, gdzie możemy mówić o swoich myślach poprzez metafory plastyczne, a one właśnie polegają na tym, że łączymy rzeczy, które w rzeczywistości nie są ze sobą połączone. Jak na przykład można narysować i namalować człowieka, ale zamiast głowy wstawiamy. Świece gromnice albo ołówek, tak jak robią studenci. Teraz mi się przypomina taki plakat promujący Instytut Sztuki kilka lat temu, gdzie mamy narysowanego projektanta. Widzimy, że jest jakiś mężczyzna w marynarce, ale zamiast głowy tego projektanta jest ołówek. I co to oznacza? To oznacza właśnie, że mamy do czynienia z projektantem, z artystą, który jest też designerem. I to jest właśnie to coś, co mnie urzekło już jako dziecko w szkole podstawowej. Zacząłem rysować różne znaki, takie pierwsze, jakby logo, logotypy dla kolegów, dla koleżanek. Wymyślałem dla nich firmy po to, żeby zaprojektować dla nich znaki. Firmowe. Z jakim odzywam się to spotykało wówczas? No, podobały się te znaki, a ja miałem taką radochę z tego, że, że projektuję dla kogoś takie rzeczy, których się jeszcze wtedy w Polsce nie robiło, nie projektowało. Znałem to tylko ze świata zachodniego. Wtedy panowała taka moda na wysyłanie listów w pierwszym takim angielskim języku, jaki się znało podstawowym. My name is, please send me. La, label. Prospectsy. No, po prostu z błędami się pisało. Nie wiedziało się jeszcze, jak wymawiać te słowa, ale najważniejsze było to, że się wysyłało gdzieś za granicę, na zachód, takie listy i dostawało się odpowiedź z takich firm jak Mercedes, jak Lego, jak Coca-Cola. Przysyłali pakiety, te, które dla nas dziś też są normą, gadżetów reklamowych, prospektów i naklejek. Obserwując te wszystkie rzeczy, oglądając je na najwyższym poziomie projektowym, no, uczyłem się, po prostu się uczyłem na tych przykładach i marzyłem o tym, żeby pracować w reklamie, żeby projektować też znaki firmowe. Miałem wtedy 10 lat. 10 lat, gdy stwierdziłem, że to jest moje powołanie, dosyć wcześnie, prawda? Bo tak, jak obserwuję uczniów, studentów, osoby, które znam, to na różnym etapie życia odkrywają różne swoje powołania, swoje talenty i to tak jest. Najważniejsze, żeby odkryć, nawet mając 90 lat, żeby odkryć jakąś swoją pasję, talent. Ale żeby też to odkryć i odpowiednio później szlifować, ważne chyba jest, żeby mieć takiego mentora. Czy też Pan takiego posiada, posiadał? No, pierwszymi mentorami, nauczycielami, wychowawcami są zawsze rodzice. Dziadkowie również. Wielka rola jest dziadków, mądrych, dziadków, którzy potrafią rozmawiać, chcą rozmawiać i chcą wyciągać z człowieka jego, jego talenty pomagają bardzo bardzo pomagają w ten sposób człowiekowi w obraniu takiej dobrej właściwej drogi poszukiwawczej najpierw a później to już sam ktoś dojrzewając i będąc w tym dorosłym życiu wieku już sobie sam radzi ale ten początek właśnie kiedy się ma kilka, kilkanaście lat jest niesamowicie ważne żeby Albo rodzic, albo dziadek, babcia, żeby rozmawiali, próbowali w sposób taki mądry wyciągnąć talenty, pasje z dziecka. A czy sami też coś w tym kierunku, jakby działali? Nie, nie, oczywiście. No, na mnie miał wielki wpływ dziadek, który ze mną bardzo dużo rozmawiał, który mnie zainteresował sztuką. Z ojcem, z dziadkiem jeździliśmy w góry. To jest jedna taka podstawowa rzecz, żeby poprzez przyrodę, poprzez naturę wyciągnąć z człowieka takie dobre cechy, takie po prostu dobro. Pan już wtedy zapamiętywał pewne obrazy na pewno. Tak, tak. No a przy okazji wycieczek, no to pamiętam, że były też wizyty w pochmurne dni czy deszczowe, w Tatrach na przykład. To się szło do muzeum, i jako młody człowiek poznałem twórczość Hasiora, słynnego rzeźbiarza. No i też kolosalne wrażenie, ale też taka ważna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Każdy z nas ma taką właściwość i talent wyczuwania szczerości, nieszczerości. I to samo jest w sztuce. No niestety to, co ja teraz obserwuję w sztuce, to ja cały czas spotykam się z nieszczerością tych artystów. To, co jest promowane, to, co jest pokazywane w, w słynnych galeriach. Jest bardzo, bardzo nieszczere. Ono jest nastawione tylko na jakąś sławę, na jakieś kontrowersje. A czy to jest wtedy sztuka? E, o, o, uważam, uważam, że nie, absolutnie nie. E, na pewno to nie jest piękno, to platońskie. Wrócę do Hasiora. No, wyczułem wtedy jako dziecko, że w tym jest coś mocnego, coś szczerego, coś to jest ważne słowo też z wartościami. E, I działa na wyobraźnię. No, nie tylko młodego człowieka, ale każdego no to wymieniłem już takie trzy czynniki, które wpłynęły na mnie, że wiedziałem, że pójdę do liceum plastycznego. Rodzice mi mówili tak, na pomyśl o liceum plastycznym albo pomyśl o technikum elektrycznym naszójskiego, bo wtedy akurat była taka wielka o, moda na, na to, że, żeby iść w tym kierunku elektrotechniki, jakieś o pierwszych komputerach się mówiło ale Poza pan nie tym, chciał iść jak wszyscy też no nie, nie no, trzeba słuchać własnego głosu serca, duszy co w duszy gra, prawda, człowiekowi to najlepiej swojej intuicji posłuchać a nie lekceważyć rad starszych, ale ja już wtedy zdawałem sobie sprawę z tego, że to jest po linii takiej popularności, y, jakichś potrzeb, y, takich też y, no, przyziemnych, y, że to daje jakąś przyszłość finansową, y, czy coś takiego. I to nie była zła myśl. Tak naprawdę pod tym kątem to, to była bardzo dobra koncepcja i wszyscy dobrze na tym wyszli, y, którzy poszli wtedy do y, szkoły naszujskiego, bo teraz są informatykami, bo są konstruktorem. Konstruktorami różnych urządzeń, nie tylko komputerowych, ale związanych jakoś z elektroniką, teraz z tym systemem LEDów ów i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że mnie nie do końca to grało. Co prawda lubiłem klocki LEGO, jak każdy chłopak, i oprócz podstawowych zestawów to robiłem mnóstwo swoich konstrukcji. I na podstawie tego rodzice radzili mi, że być może to, ale sam sobie wybierz. No, dali mi ten wybór żebym sam zdecydował, czy pójść w tym kierunku, czy w tym. No i jednak bardziej interesowały mnie te metafory plastyczne. Mhm. Nosi Pan miano fotomalarza ze względu na taką oryginalną i przez lata wypracowaną technikę fotokolażu na ołowitrażu. Dlatego chciałam zapytać, co tak naprawdę znaczy malować fotografią cyfrową? Żeby można było sobie wyobrazić to od strony techniki, to zwyczajnie Państwu powiem, wyobraźcie sobie kolarz fotograficzny taki, jak tworzono już 100 lat temu. Była fotografia, były odbitki fotograficzne, tylko że używano jeszcze nożyczek. I noży, żeby fizycznie wyciąć z fragmentów fragmenty fotografii i z nich ułożyć jakiś obraz. No i surrealizm właśnie też korzystał z tej metody fotograficznej, fizycznie one były wycinane te fragmenty fotografii i tworzone nowe obrazy. To to jest kolaż. To jest znane słowo w sztukach plastycznych, w muzycznych również, ale tu, jeżeli chodzi o no, plastykę, to to mnie bardzo interesowało. Poza tym, gdy dostałem od dziadka pierwszy aparat, później od ojca smienę słynną, no to od razu zafascynowałem się możliwością uwieczniania, fotografowania powierzchni. No to, jest, to było takie dziwne, że no ja, jakoś nie przepadałem za portretowaniem, za... Krajobrazem, tak średnio. Podobają mi się krajobrazy, ale raczej nie jestem artystą, który te krajobrazy tworzy później. Uwieczniać tak, ale, ale nie tworzyć. I, a jeszcze szczególnie to mnie interesowały faktury. To jest bardzo ważne, że. Powierzchnie i ich niezwykłe faktury były dla mnie niezwykle interesujące. Mam takie zdjęcia z dzieciństwa, gdzie tą smielą fotografowałem błoto. No to dziwne, prawda? Ktoś by pomyślał w ogóle o takim dziecku. No dziwne, zaraz mam, mamu się sfotografować, tatusia. No to no one tak, kałuże z błotem, z fakturą, jak jakiś traktor przejechał, ja te ślady, ten trop fotografowałem. I, i to mi zostało, niestety albo stety gdzie y, ciągle mnie nieustannie interesują jakieś powierzchnie faktury. Tylko teraz y, mam to szczęście, że technologia poszła tak do przodu, że ja już nie muszę być naukowcem, pracownikiem jakiegoś uniwersytetu, gdzie jest. E, e, Mikroskop elektronowy, pod którym bym dopiero zobaczył jakąś powierzchnię, której normalnie gołym okiem nie widać. Tylko już smartfony ze swoimi aparatami dają taką możliwość, że można z jednego centymetra fotografować, i to się nazywa w sztuce fotografii techniką makro. Makro, czyli takie właśnie duże zbliżenia mniej więcej centymetr do dwóch. Od obiektywu jakiegoś obiektu. No, ale jest jeszcze mikrofotografia to jest ta, która jest robiona pod mikroskopem. Dzięki temu, że zakłady azotowe, grupa azoty zgodziła się na to, żebym mógł skorzystać z ich mikroskopu, Mogłem nareszcie spełnić swoje marzenie, sfotografować chleb i wino pod mikroskopem. Pod kątem pomysłu, ostatniej wieczerzy. I właśnie do tego tematu przechodzimy, ponieważ chciałabym się zatrzymać na jednym z dzieł, właśnie na witrażu. O którym już tutaj pan wspomniał, ostatnia wieczerza, który został wykonany z ponad 2000 zdjęć makro i mikro fotografii chleba i wina, prawda? W przypadku moim, kiedy ja myślę ostatnia wieczerza, to faktycznie przed oczami zawsze miałam duży stół, 12 apostołów. I to jest taki obraz, chyba dla większości utrwalony w historii sztuki. A jaki jest, jakby, wizja Piotra Baszczowskiego ostatniej wieczerze? Bo jest ona nieco odmienna od tej, którą znamy. I na czym polega ta inność? To może e, od początku. E, faktycznie e, to, co stworzył Leonardo da Vinci, tak jest mocno zakorzenione w nas, że aż nie potrafimy sobie wyobrazić czegoś innego. W związku z tym i ja miałem problem. Skoro postawiłem sobie takie zadanie, że chciałbym przedstawić swoją wizję, ale, nie, ale żeby ona odbiegała od tej da Nie chciał pan powielać? Nie, nie chciałem powielać, powiedzmy. bo no, to się nazywa w sztuce pastisz. No, jeżeli ja na podstawie jakiegoś dzieła tworzę swoje, ale one w kompozycji się niewiele różni, tylko bym podmienił postaci apostołów Chrystusa czy coś tam jeszcze dodał w krajobrazie, w wnętrzu, no to taka zmiana mnie nie interesowała. Takich wersji tej kompozycji z długą ławą to ja przestudiowałem, znam no prawie tysiąc przez całe dzieje, przez historię sztuki i tego co się teraz jeszcze tworzy, ale raczej to jest, to co dziś spotykamy w internecie to jest na zasadzie takiego głupkowatego żartu, gdzie przykładowo Postaci z gwiezdnych wojen udają apostołów i imni Chrystusa, albo myszka Miki Donald. No to, to o tym raczej nie ma sensu rozmawiać. A jeżeli chodzi o poważne wizje artystów renesansowych, barokowych, czy dwudziestowiecznych, jak Salvo, Salwadora Dali, gdzie jest poważne podejście do tematu, bardzo poważne teologiczno-filozoficzne i psychologiczne, to. No to jest tych dzieł stosunkowo mało. Yy, około 100 do, do 200. Yy, i, ale, ale i tak wszyscy myślimy tą długą ławą Da Vinci'ego. I właściwie w tych 100 przypadkach yy, w 80% też jest długa ława. Yy, chciałbym powiedzieć, że od strony takiej patrząc historycznej, yy, to nie ma to nic wspólnego z faktycznym wyglądem ostatniej wieczerzy, z faktycznym wyglądem tego spotkania, bardzo ważnego w teologii, w wieczorniku. Bo gdybyśmy chcieli sobie to wyobrazić, namalować, to musielibyśmy sięgnąć do materiałów archeologicznych, historycznych, gdzie szybko byśmy się przekonali, że kultura rzymska, grecko-rzymska, miała wielki wpływ też i na kulturę żydowską. Gdzie, no wyobraźmy sobie tą biesiadę filozoficzną, dysputę jak u Platona, to siedzieli w koło w, przy okrągłym lub kwadratowym stole. Pół siedzieli, pół leżeli na leżankach i bardziej to zawsze była dysputa filozoficzna niż posiłek. Trochę nieszczęśliwie w wielu językach, w włoskim, w polskim, mówimy wieczerza. I nam się to słowo kojarzy z. Z jedzeniem, z posiłkiem, z kolacją, prawda? A tymczasem tutaj potrzebne by było inne słowo. Spotkanie, ostatnie spotkanie, ostatnia, ostatnie słowo, dyskusja. I tak właśnie na wzór takiej dysputy, spotkania filozoficznego, jak u, u Platona, u wielu filozofów, też późniejszych greckich, to było spotkanie po to, żeby rozmawiać, mówić, Dyskutować, a to, co było na stole, służyło temu, żeby nie zasychało w gardle. A nie biesiada, posiłek, posiłek zastawione stoły, żeby to się to najeść. Miało nie, służyć, prawda? Tak, oczywiście. To, to są konkretne tutaj takie dwa momenty w przypadku Ostatniej Wieczerzy, gdzie jest ustanowienie sakramentu Eucharystii i wskazanie zdrajcy. To tak, jeżeli chodzi o to wyobrażenie prawdziwej sceny. Tylko, że i Da Vinci, i wielu artystów, i ja wyobrażamy sobie, jakby to wyglądało, gdyby w tym momencie nastąpiła taka ostatnia wieczerza. No, niestety też muszę powiedzieć o tym, że wiele osób, zwłaszcza też duchownych, to ten obraz Ostatniej Wieczerzy Dawinciego ma za jakąś świętość, za jakąś podstawę nie do naruszenia. No ale jeszcze raz podkreślam, to nie jest obraz prawdziwej z tej sceny Ostatniej Wieczerzy, spotkania Chrystusa z apostołami tylko to jest wizja renesansowa. XVI wiek i we Włoszech, tam mieli najwięcej swobody takiej religijnej, tam chociaż była inkwizycja również, to była bardzo taka delikatna i artyści włoscy mogli sobie pozwolić na no, 100% wolności takiej wyobraźni, jak to wyglądało. Niektórzy aż przesadzali, bo robili właśnie takie mega imprezy, gdzie było ponad 100 osób w tej, podczas tej ostatniej wieczerzy i prawie nie było widać Chrystusa i apostołów. Być może był to taki zamysł, takiego kontrastu, że coś, co powinniśmy widzieć, nie widzimy, albo że ma, takie mamy zadanie, dostrzec ich. Mm -hmm. Ale generalnie była to jednak uczta. I ten długi stół, ta długa ława, którą znamy od Da Vinci'ego i 100 innych prac też to przedstawia, to jest biesiada weselna włoska. My zaczerpnęliśmy od Włochów tę kulturę, bo proszę sobie wyobrazić wesele na wsi, w, w lecie, w piękną pogodę. No to co robimy? To też robimy długie ławy pod gołym niebem i zastawione są jedzeniem i siadamy do nich. To, więc o to chodzi, że to była tak naprawdę w 100% renesansowa wizja. Ale A. samo to umiejscowienie tej biblijnej historii. W XXI wieku to też taki celowy zamysł, żeby bardziej dotarło to do młodzieży, do, do młodych, tak? To, to, tak, to było tak. celowe to zadanie jest tutaj. Pierwszorzędny cel tej mojej pracy, żeby młodzi ludzie nie słuchali polityków, nie słuchali internetu, nawet żeby nie słuchali starszych, tylko żeby posłuchali swojego głosu z serca co oni naprawdę o tym myślą. Zachęcam do tego, żeby poczytali Pismo Święte, bez przymusu, nie dlatego, że katecheta tak chce, chciałby, każe, tylko sami od siebie. To po pierwsze odkryje się, że to jest niezwykła książka, niezwykłe dzieło o wielu gatunkach literackich. Odkryje się wiele prawd ponadczasowych. Mało tego. Polecam wszystkim, żeby przeczytali fragment chociażby na początek Nowego Testamentu, ale pomyśleli o Chrystusie jako filozofie. Chrystus, filozof. Ja jestem wstrząśnięty tym, że przez całe życie nigdy nie usłyszałem od osoby duchownej, od kogokolwiek, nie przeczytałem Chrystus, filozof. Proszę sobie zrobić takie przestawienie. Sięgnąć do Biblii z myślą, że poczytamy słowa filozofa. To jest coś nieprawdopodobnego, jak wtedy będziemy czytać te same słowa Chrystusa. I wszystko, co zrobił, co powiedział, w innym świetle jest przedstawione. To nie znaczy, żeby od razu z niego robić buddę. Nie, absolutnie nie o to chodzi. Tylko nabierzemy takiego innego spojrzenia, perspektywy. To tak jak tutaj ja dałem inne spojrzenie. Nie tylko zrezygnowałem z tej długiej ławy biesiadnej, ale też chciałem powiedzieć jak to w życiu jest, że jeżeli spojrzymy troszeczkę z innego punktu niż ze swojego, standardowego, to o wiele więcej widzimy, albo mamy większą wyobraźnię, albo się wczuwamy w tych ludzi, na których patrzymy, na sytuacje, które obserwujemy. Czyli my mamy, patrząc na ten obraz, też dostrzec, jak gdyby wśród tych apostołów siebie? Dokładnie, dokładnie. A szczególnie zależy mi na tym, żebyśmy widzieli się w roli Judasza. Mhm. Ponieważ walczę. W tej swojej wizji z takim stereotypem, y, Judasza powiesić, spalić i koniec. No ale nikt się nie zastanawia, jak do tego doszło. Czy on naprawdę był złym człowiekiem? Z góry mamy powiedziane, że jest złym. No musi być złym, skoro zdradził. Każdy zdrajca jest zły. To jest taki trochę też stereotyp, ale to nie jest sprawiedliwe. Sprawiedliwe będzie, jeżeli my się zastanowimy, jak do tego doszło jeżeli zrobimy sobie taki ogląd własny e, całej sytuacji. I co się okaże? Jak będziemy wnikać w treść Nowego Testamentu, okaże się, że to był człowiek największego zaufania wśród nich. On był ich skarbnikiem. I wtedy zadajemy sobie pytanie, jak skarbnik e, okusił się, zaufania. okusił się o 30 srebrników, jak on przecież mógł i zdefraudować ich pieniądze, apostołów tej ich grupy, drużyny Chrystusa, więc tu jest taki silny kontrast, mocny pytajnik, ale też ja taką rzecz zawsze mówię, zadaję pytania, czy ktoś, kto jest zły, ma złe serce, ma złe myśli i intencje takie złe, że chce coś uczynić, czy on ma, taki człowiek ma wyrzuty sumienia? Nigdy w życiu. Na pewno nie żałuje tego, co zrobił. Po prostu jest zły i robi zło, i dla niego, dla, dla niego to jest dobre. I czy taki człowiek wpada w głęboką depresję, tak głęboką, że aż odbiera sobie życie? Jak tak chociażby pomyślimy, jak każdy z nas pomyśli, to wtedy się zacznie zastanawiać: no to o co tutaj chodzi? I mądra osoba dojdzie do tego wniosku, że to było nieprawdopodobnie, nieprawdopodobnie silne działanie szatana. Opętanie na moment, na ten moment zdrady. Bo gdy on się ocknął, gdy wypadł już z tego letargu, znowu był sobą, to nie mógł sam uwierzyć w to, co on zrobił. To poczucie winy. Doprowadziło do tego załamania psychicznego, że wtedy człowiek rzeczywiście może aż odebrać sobie życie. I teraz zadajmy sobie pytanie: czy chcielibyśmy być w roli Judasza? I on na moim obrazie patrzy na nas i nam zadaje pytanie, nam, jednocześnie Duchowi Świętemu i Jezusowi: dlaczego ja? Ten obraz mógłby mieć inny tytuł, podtytuł na pewno: dlaczego ja? słowa Judasza. Od strony technicznej takiej plastyczno-artystycznej kompozycyjnej to tak zaprojektowałem jego układ ciała, gestykulacji i przede wszystkim oczu, że zawsze na nas patrzy. A tu kierowałem się wskazówkami samego Leonarda da Vinciego, który opisywał to jak doszedł do tej metody, do tej techniki, gdzie Mona Lisa jest tak namalowana, że zawsze nas obserwuje. To jest taki prosty zabieg. W kompozycji plastycznej, portret przy portrecie, gdzie źrenice umieszczamy prostopadle do powierzchni płótna obrazu. Czyli nieważne, z której strony teraz patrzyłabym, to tak, nie, nie będę ważne. miała wrażenie, Nawet że Nawet okazuje się, patrzy. że to działa, gdy postać na obrazie jest do góry nogami, tak jak w przypadku tutaj Judasza. On cały czas nas będzie obserwował. No, pomyślmy też o tym słowie Judasz, które w naszej kulturze na, jako nazwa dla otworów w drzwiach, przez które patrzymy, kto do nas puka. I ten Judasz na moim obrazie, na mojej wersji, ostatniej wieczerzy, nas tak obserwuje. No i, i tak jakby pyta: No co, podpalilibyście mnie, czy spalili? Teraz, czy, czy, nie. czy jednak dzisiaj. byście się mhm. zastanowili, bo po prostu ja jestem tą osobą, która miała takiego potwornego pecha, że to ja akurat musiałem być tą osobą. Gdyby nie było tej osoby, nie byłoby dalszych etapów tego, co się później działo. To, co budzi na pewno zainteresowanie, to liczba apostołów, których na pewno jest więcej niż 12. E, apostołów jest nadal 12. Mhm. To, to jest ważne, nadal jest to teologiczne, poprawne myślenie, układ, gdzie mamy nauczyciela, mistrza, człowieka Boga, Jezusa Chrystusa i dwunastu wybrańców, jego uczniów, apostołów. Ale są też dodatkowe osoby, bo wystarczy czytać Pismo Święte czterech ewangelistów, którzy piszą o tym, że ktoś im wskazał drogę. Oni pytali Jezusa, gdzie mamy przygotować tą wieczerzę, gdzie będzie wieczernik. I Chrystus tutaj mówi tajemnicze słowa: człowiek niosący wodę wskaże wam miejsce, pokaże wam drogę i wskaże miejsce, gdzie przygotować wieczerzę. Jak ktoś studiuje, a ja miałem tą przyjemność studiowania teologii i kultury żydowskiej, kultury starożytnej, to wiem, że yy, mężczyźni nosili wody. Yy, kobiety yy, chodziły do studni po wodę, więc już to mnie tknęło na studiach teologicznych o co tutaj chodzi. Dlaczego to jest tak przetłumaczone? Jak i tak przez wieki, poprzez spojrzenie patriarchalne, to nie mówiło się o kobietach. Dlatego też nie mówiło się nigdy nie malowało kobiet yy, uczestniczących w ostatniej wieczerzy. Ale one musiały być. Bo yy, Wyobraźmy sobie no dziś chociażby wesele i, i że tylko siedzimy, ale kto nam poda to jedzenie? Zawsze są jakieś osoby. Czy, czy z rodziny ktoś Czyli pomaga przy weselu, kobiety, czy, czy kelnerzy są kelnerki. Są osoby, które towarzyszą w życiu. Części apostołów są uczniami, uczennicami. Eksperci od Nowego Testamentu nawet twierdzą, że uczennic, tylko podkreślam, nie apostołów, tylko uczennic mogło być więcej niż uczniów. Apostołowie to są wybrani uczniowie to jest ta dwunastka jakby najlepszych, najbardziej zaufanych z grupy uczniów. I do Jerozolimy prawdopodobnie Jezus wchodził razem z grupą, gdzie większość stanowiły kobiety, a tylko kilkunastu było mężczyzn, może do dwudziestu, trzydziestu, ale tak na przykład cała reszta to jednak mogły być kobiety. Jak się tak zastanowimy, wyobrazimy sobie życie starożytne, nie tylko starożytne, jakie dotychczas było, jakie jest, to, to jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. To nie jest jakieś science fiction, właśnie, że tam były kobiety. No a kuchnia, a jedzenie, no, no to jak. Ale samo takie przedstawienie, taka wizja, którą pan prezentuje, nie miała na celu budzić kontrowersji. Absolutnie nie. No nie jestem z tych ludzi, nie z tych artystów, gdzie dla kontrowersji to jest praca mocno przemyślana. Po to studiowałem teologię i później sztukę, żeby jak najdoskonale się do tego przygotować. Wizja pracy siedziała mi w głowie od już liceum plastycznego. No właśnie ona Zaczęło dojrzewała, się... prawda? Z czasem. Tak, no pierwsza myśl to była. Zwyczajnie na lekcji historii sztuki w Liceum Plastycznym naszym Tarnowskim, gdzie akurat temat, wiadomo, renesans włoski i tutaj malowidło ścienne Leonarda da Vinci'ego, Ostatnia Wieczerza w Mediolanie. I, I wtedy taka pierwsza myśl pojawiła się u mnie. No, a gdybym ja dostał takie zlecenie, tak jak Da Vinci, takie marzenie nastolatka artysty przyszłego, no i w połączeniu z, taką, z takim myśleniem ambitnym, żeby to nie było takie samo, tylko żeby coś swojego, własnego wymyślić. No i to tak. Siedziało, siedziało w głowie, mieszało się z różnymi zachwytami, no, tak jak Stanisław Wyspiański mówi, że to co my tworzymy nowego, co nazywamy w cudzysłowie nowe, to to jest tak naprawdę miks, mieszanka wielu, wielu zachwytów, które mamy od lat dziecięcych do dziś, zachwyty nad dziełami sztuki. To wszystko gdzieś nam siedzi w głowie i się miesza, i się robi takie tornado, aż w końcu się uspokoi, zrobi się oko cyklonu i, i, i tworzy się pracę. Aż w końcu przyszedł sen. Przyszedł w sen, tak. Gdy zadamy sobie takie jakieś zadanie, trud, pytanie, to przeważnie tak jest. To w filozofii się potwierdza w wielu mądrych książkach, że sen potrafi dać odpowiedź. I tak było w moim przypadku, dosyć długo to trwało, bo dopiero w 2007 roku o czwartej nad ranem zbudził mnie sen właśnie ta wizja całkowicie z góry. To nawet nie tak się mówi w sztukach klasycznych slotu ptaka to jest pod pewnym kątem, ale z góry tylko ja całkowicie z góry widziałem tą scenę. I kilka osób z uczestników, kilku ja wtedy widziałem apostołów, którzy zobaczyli, że są obserwowani. Niezwykłość tej sceny wyobraźni też polega na tym, że my jednocześnie jesteśmy oczami Ducha Świętego. Duch Święty patrzy też naszymi oczami. Jest to widok z góry, a teista powie, że to jest perspektywa żarówki, lampy pod sufitem, ale osoba nie tylko głęboko wierząca, ale po prostu wierząca pomyśli o Duchu Świętym, pomyśli o, o, o też kierunku o perspektywie od Boga Ojca. Z góry, z nieba. Perspektywa ta daje też taką możliwość dostrzeżenia pewnego znaku kształtu. Znaku ważnego nie tylko dla chrześcijaństwa, ale dla całej ludzkości poprzez wieki, bo studiowałem też ten temat krzyża, znaku krzyża. I tu, w tej perspektywie, dostrzegamy. Krzyż. I tylko w tej, bo gdybyśmy byli w tej normalnej perspektywie, to możemy nawet nie zwrócić uwagi na to, że tam jest krzyż. Zobaczymy stoły, co prawda, kwadratowe, które są ułożone koło siebie. Ta perspektywa dopiero daje nam możliwość spojrzenia, dostrzeżenia krzyża. No tak jak jest właśnie z naszą wiarą. Jeżeli sami czegoś nie dostrzeżemy, to żeby nie wiem co nam mówili, to tego nie będziemy widzieć. Z drugą strony to niestety niedobrze działa, jeżeli ktoś nam mówi nie wiesz, nie wiesz. W takim szerszym pojęciu w ogóle nie ufaj temu, co ty czujesz, tylko słuchaj nas. No i to to jest propaganda, która jest teraz na, na wielką skalę Puszczana, używana, stosowana w, w mediach. I, I tu jest mój też taki gorący apel do każdego człowieka, żeby posłuchać własnej intuicji, własnego głosu własnego serca. Nie słuchać tego, co w telewizji, co w internecie, tylko Siebie, siebie. I spojrzeć też z taką myślą, z taką ideą na tą wizję ostatniej wieczerzy. Żeby to dzieło powstało, był także casting. I kto tak naprawdę stanowi jakby część tego dzieła? Jakie są to osoby, postaci, bo są wśród nich także pana uczniowie, studenci? To było tak, że. Przez lata, jak się już, jak już znałem tą wizję, ten sen, zanotowałem o czwartej nad ranem, to czekałem tylko na ten moment, żeby zorganizować, no, tak zwany casting, zorganizować osoby, które pomogą mi. W realizacji już tej plastycznej, kompozycyjnej, bo jest to jeden z najtrudniejszych momentów w plastyce, w sztukach plastycznych, gdzie występują największe skróty perspektywy, jeżeli chodzi o budowę ciała. To, to ja od początku wiedziałem, że będę prosił kogoś o pomoc, żeby ktoś mi pozował. Przez te lata, kiedy uczyłem w Liceum Plastycznym, kiedy uczyłem, w, uczę nadal w PWZ w Tarnowie, to na korytarzach spotykałem się z apostołami. Takie szczęście miałem, że ta moda, która teraz jest taki trend, w modzie, z brodami, z wygolonymi głowami, sprawił, że ja na korytarzach widziałem apostołów, którzy jakby się przenieśli w czasie. Biorąc pod uwagę jeszcze tą wiedzę na temat tego, ile oni faktycznie mieli lat, że to nie byli starcy 80-90 lat, tylko, no, tak jak przykład daje, Świętego Jana, umiłowanego ucznia Jezusa, to, to był nastolatek, tak naprawdę. Więc tutaj wiele rzeczy, takich aspektów się pokrywa i sprawia, że właśnie ta nowa wizja z młodymi ludźmi, jako apostołami czy uczestnikami tej wieczerzy, jest taka do, dobra w tym momencie do odbioru, do akceptacji, nie jest kontrowersyjna. A jeżeli ktoś by widział w tym kontrowersję, to ja mam argumenty na to, że to nie byli właśnie mędrcy starcy, tylko powiedziałbym tak, można być bardzo mądrym człowiekiem w wieku 20 lat. Można być też bardzo głupim. Mhm. To już zależy od człowieka, od tego, jak go otoczenie i wychowawcy wychowają. Odgłosiłem casting. Tu ważna taka rzecz była. Nie chciałem castingu typowego, klasycznego, jak w telewizji, jak do jakiegoś serialu, bo ani nie interesowała mnie olbrzymia ilość osób, z którymi bym przez kilka dni musiał pracować, ani też i to, to jest ważniejsze od strony tej psychologicznej, od strony teologicznej, żeby to przyszły właściwe osoby, żeby one same siebie już wybrały. Że mają tutaj być. Więc postawiłem warunek w ogłoszeniach na plakacie, że należy mieć zakres wiekowy od 20 do 40 lat. Oraz to najważniejsze, istotne, żeby zapoznać się z treścią czterech Ewangelii na temat tego wydarzenia ważnego biblijnego, ostatniej wieczerzy. No i przyszły takie osoby, które faktycznie przeczytały. Mało tego, no poczuły, że albo do tej pory myślały o tym, albo teraz w tym momencie. Stwierdziły, że to jest to, o czym myślałem. Ale one przechodząc, już te osoby były wybrane, tak? Już decydując siebie. się na przesiedlenie. Tak tak, 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 o to chodzi. I przyszło tylko 26 osób. Albo aż, bo ja potrzebowałem 17 postaci. 17 postaci do obrazu. Kogoś no, trzeba było odrzucić. Kogoś trzeba było odrzucić. No Skoro Jak miałem taką zrobić? wizję, już miałem w, mnóstwo szkiców koncepcyjnych, gdzie kto ma być. Cała ta siedemnastka była już przeze mnie zaprojektowana. W, w jakich miejscach ma siedzieć, stać, no i tutaj mam 26, ale już w trakcie castingu, co może potwierdzić osoba, która mi pomagała przy fotografii, że oni wszyscy się nadawali. Każda z tych osób i w słowie, które mówiła, i w wyglądzie, pasowała do tej koncepcji. Ostatecznie pojechałem do Dotyńca, miałem tam swoją celę. Klasztorną, w której na spokojnie miałem wybrać. Ustawiłem sobie 26 fotografii i, i kogo tu odrzucić. I po, usłyszałem, no tak jak mówię, tak jak radzę, trzeba słuchać własnej intuicji swojego serca. Usłyszałem głos, który powiedział mi wewnętrznie: Nie odrzucaj nikogo, wszystkich weź. No, to wtedy jako artysta projektam swoje myślenie. no nie no, jak ja tutaj w jednym obrazie 26 postaci umieszczę, że to będzie jakiś tłum. Ale za chwilę, jako historyk sztuki, sobie przypominam obrazy z tak zwanym tenebryzmem. To jest Rembrandt, to jest Caravaggio, gdzie z ciemności, z mroku wyłaniają się postaci. No, na przykład jest jedna świeczka i tylko widać część oświetlonej twarzy. Prawda? To nie ma już tego tłumu tylko są jakieś twarze, jakieś ręka, część twarzy wyłaniają się z ciemności. No i to dzięki temu już nie bałem się tworzyć taką kompozycję z tak dużą ilością postaci. Ostatnia Wieczerza została zakwalifikowana do 13. Biennale Sztuki. Dla artysty to chyba spore wyróżnienie, ale też i trudności, jakie napotkał Pan na swojej drodze. Zgłosiłem Ostatnią wieczerze do tych wstępnych eliminacji po miesiącu dostałem odpowiedź, że Jury w postaci kuratorów historyków sztuki we Florencji podjęło decyzję o kwalifikacji ostatniej wieczerzy mojego autorstwa do 13-bienale do 13 sztuki i designu we Florencji. Radość ogromna. Czytam nie wierzę. Od razu już wyobraźnia działa. No, w mieście Leonarda da Vinci'ego, gdzie on tworzył, i Michał Michałanią, pokazać swoją wizję ostatniej wieczerzy. To aż się płakać z radości chce, ale później jest plik z dokumentacją, z kalkulacją. Gdzie trzeba sobie wyobrazić to jako targi sztuki na wysokim poziomie, ale targi, to znaczy powierzchnię trzeba wykupić, żeby pokazać, zaprezentować swoje prace. No i tutaj widzę już wstępnie astronomiczne kwoty euro, kilka tysięcy, od 10 do 20, to tak na oko mi wyglądało. No i zacząłem gorączkowo poszukiwać. Przyjaciół w takich prawdziwych, powiedziałbym nawet nie sponsorów, tylko mecenasów sztuki. Nie było łatwo, poświęciłem całe dwa miesiące, dzień i noc, napisanie maili. Nie ma chyba firmy w Polsce, marki, która by nie dostała ode mnie pisma. No ale jednocześnie jestem realistą i wiem, jak to wygląda, że na biurkach, tam w sekretariatach, w, w tych wielu firmach, to jest taki stos artystów, którzy chcieliby, żeby ich wesprzeć. No, i niestety, no, jeszcze trzy dni były do tak zwanego deadline'u, do terminu ostatecznego, gdzie mogłem zgłosić mecenasa sztuki, sponsora i siebie swoją pracę. Choć miałem zielone światło, ale miałem czerwone światło natomiast na finansowanie tego, bo wstępnie to wyglądało w złotówkach na 40-50 tysięcy. Żeby pokazać tą pracę, która została zakwalifikowana. I cud. Cud, trzy dni przed tym deadline, przed ostatecznym terminem, zadzwoniono do mnie dokładnie pani dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, że ona czegoś takiego szukała od bardzo dawna. Wielka radość. Wielka ulga. radość, ulga niesamowita, no bo już raczej liczyłem się z tym, że no tylko będzie nominacja. Dzięki temu, że pani dyrektor Znalazła w internecie artykuł z Gościa Niedzielnego o ostatniej wieczerzy XXI wieku, która została podarowana benedyktynom w Tyńcu. No, zadzwoniła do mnie, znalazła kontakt poprzez uczelnię, w której pracuje, poprzez PWSZ i, i, i dzwoni z tą dobrą wiadomością, że Instytut Adama Mickiewicza zajmie się tym. Pośle na Biennale Sztuki, na XIII Biennale Sztuki we Florencji, ostatnią wieczerzę mojego hmm. autorstwa. Jakie to uczucie dla. Pana jako artysty? No, niesamowite. No, dar taki wielki od losu od Boga, od no, dobrze, że się ta instytucja znalazła. ja ją co prawda znałem i zgłosiłem się do niej miesiąc wcześniej, tylko że tam czekała mnie standardowa procedura wniosku podania o grant. I oczekiwania pół roku, a tutaj nie było czasu, niestety, na to nawet oczekiwanie. A, a jednak sama dyrekcja mnie cudownie jakoś znalazła to znaczy ten mój obraz, i, i dzięki temu ta wizja pojedzie i będzie mogła być skonfrontowana. Bardzo się cieszę też z tego powodu, że no tu przy tej nominacji, że Włosi docenili echo renesansu, tego swojego renesansu, na, na czym im bardzo zależało. Ale też drugie szczęście miałem, że tytuł, hasło tegorocznej edycji Biennale to jest Kobieta w sztuce przez wieki. Kobieta w sztuce przez wieki. A tu i Włosi zobaczyli ja, 12 kobiet. kobiet, 12 apostołów Chrystus, najważniejsza postać, jeszcze dodatkowy ten mężczyzna niosący wodę, no ale też 12 kobiet. Hmm. Panie Piotrze, już na sam koniec takie najbliższe, może plany, marzenia, które na pewno też jeszcze. Jakieś są. Są, owszem, e, głowa mi pęka od pomysłów, e, od Czekam tematów. na kolejny sen. E, już nawet bez snu no, mam, mam pewne wizje, plany, szkice koncepcyjne, e, też od, nie tylko od strony kompozycji, Nowy, nowej kompozycji starych motywów i mitologicznych, i teologicznych. Tak, na przykład proszę sobie wyobrazić, przypomnieć na Narodzinę Wenus. No to ja tutaj mam wizję tego, jakby to wyglądało i w nowej kompozycji, yy, z nowym castingiem, bo, bo potrzebne są osoby do pozowania później w sesji fotograficznej, ale też w nowej technologii. I tutaj. Ta nazwa, którą 20 lat temu zaproponowałem dla tego, co tworzę na witraż, no będzie taka w 100%, bo to będzie witraż fizyczny, prawdziwy, ale już z czegoś nowego, z czegoś, co, e, co nas otacza i z czym mamy problem. Tak trochę enigmatycznie tajemniczo mówię, ale już mogę właściwie zdradzić ten pomysł, tą wizję, plastik. Plastik, z którym nie wiemy co zrobić i jak się go pozbyć. A od lat też mówimy o eko, o recyklingu. I ja postanowiłem robić tafle, tak, jakby szkła. Ale z odpadów transparentnych, przeźroczystych. No wyobraźmy sobie butelkę z mineralnej, zieloną czy niebieską. Jeżeli ją zgnieciemy, trochę przytopimy i zalejemy żywicą epoksydową, to dostajemy efekt wizualny, taki jak w średniowieczu szkła witrażowego. I teraz wystarczy ciąć na podstawie pliku graficznego, wektorowego z programu typu Illustrator czy Corel w tej tafli zalanych plastików. I tworzę witraż. Tak właśnie sobie wyobrażam stworzenie nowej wizji i narodzin Wenus, ale też wielu, wielu innych motywów teologicznych i mitologicznych na miarę XXI wieku, czyli przesłanie wartości dalej te same, to o co, o, o co walczyli filozofowie starożytni, prawda, dobra i, dobro i piękno. Ale w nowych technologiach, tak żeby na przykład za 500, za 1000 lat można było po technologii poznać, że to był XXI wiek czyli komputer, program graficzny, pliki wektorowe, fotografia makro-mikro. Ale z tego mamy coś o jakiejś wartości, żeby chociaż była wartość, a nie tak jak ja będę ciągle to krytykował, co z czym my się spotykamy w sztuce współczesnej. Tylko konceptualizm, ale taki płytki, bardzo płytki. Albo w ogóle straszenie nas sztuką. Że my się aż boimy, nie wiemy, straciliśmy pewność tego, czy coś jest sztuką, czy nie jest sztuką. Teraz gaśnica zawieszona w Nowoczesnej Galerii Sztuki, nie wiadomo, czy jest dziełem sztuki, czy jest gaśnicą na pożar. Albo ktoś zgubi torebkę na środku, czy portfel na środku sali, w, nowoczesnej, w Galerii Sztuki Nowoczesnej. I nie wiadomo, czy to podnieść, zgłaszać. Kamery nas obserwują, happening jakiś najnowszy. A jak to jest podpisane i to jest dzieło sztuki, którego nie można dotknąć, no nie, to to nie jest sztuka, to, to jest odarcie z sztuki. Dlatego cieszymy się, że tutaj o tych nowościach też nam pan kilka słów powiedział. Będziemy śledzić i czekamy na efekty i to będzie na pewno przedmiotem naszej kolejnej rozmowy. Ja już bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Program oglądasz dzięki Galerii Tarnowia.